Witam w 387. części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa doktora Marcina Chmielowskiego pod tytułem Agoryści i naturalna elita. Dwie koncepcje przewodzenia libertariańskim przemianom. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji na trzy sposoby zawarte w opisie niniejszego materiału przez Bitcoin, PayPal i wpłaty bezpośrednie na konto bankowe przez przelew. Artykuł ma na celu pokazanie dwóch różnych koncepcji funkcjonujących w obrębie anarchokapitalizmu, konsekwentnej odmiany libertarianizmu zakładającej prywatyzację wszystkich dóbr publicznych włącznie z obronnością. Są nimi agoryzm i anarchokonserwatyzm, każdy z nich ukazany przez pryzmat tekstów programowych swoich twórców, odpowiednio Samuela Edwarda Konkina III i Hansa Hermana Hoppego. Obaj wychodząc z podobnych przesłanek, a nawet będąc uczniami tego samego ekonomisty i filozofa, Maria Newtona Rothbarda, konstruują zupełnie odmienne wizje libertariańskiego ładu. Jedna z nich agorystyczna oparta jest o dalece posunięty egalitaryzm i permisywizm oraz czarny i szary rynek, czyli kontrekonomię. Druga zaś anarchokonserwatywna jest hierarchiczna, antyegalitarystyczna, obyczajowo konserwatywna, zbliżona do monarchii. Agenci zmian mających wprowadzić w urzeczywistnienia tych wizji również są opisywani zupełnie odmiennie. Agorysta to praktykujący przedsiębiorca działający na czarnym lub szarym rynku, a hopeański lider to przedstawiciel naturalnej elity, rozpoznający prawo naturalne i demaskujący państwo jak wroga. Jest drogowskazem dla swojej społeczności. Ten ciekawy rozdźwięk może być przyczynkiem do postawienia tezy o istnieniu podziału na lewoskrętny i prawoskrętny libertarianizm, będący kolejnym podziałem, według którego można sklasyfikować różne odmiany tego radykalnie liberalnego sposobu myślenia o rzeczywistości społecznej. Namysł libertariański obdarzony jest bardzo dużą rozbieżnością stanowisk reprezentowanych przez różne wewnątrzlibertariańskie intelektualne prądy, które miałyby być próbami odpowiedzi na różne, zarówno teoretyczne, jak i najbardziej praktyczne problemy, przed którymi stają libertarianie. Celem tego artykułu jest pokazanie skali rozbieżności pomiędzy dwoma wybitnymi myślicielami libertariańskimi oraz nurtami, które utworzyli, a które funkcjonują wewnątrz libertarianizmu. Tymi filozofami są Samuel Edward Konkin III i Hans Hermann Hoppe, a nurtami, które będą oni egzemplifikować jako arystotelesowskie przypadki główne, pros hen, będą odpowiednio agoryzm oraz anarchokonserwatyzm. Motywacją do napisania tego artykułu oraz do wygłoszenia wcześniej referatu, na podstawie którego on powstał, są zainteresowania autora obracające się wokół zagadnienia wąsko pojętego libertarianizmu. Artykuł pokaże, że nawet zawężając dyskurs libertariański do obszaru, który w potocznym rozumieniu libertarianizmu uważany jest za jego formę ekstremalną, anarchokapitalizm, można wyróżnić cały szereg punktów niezgodnych pomiędzy przedstawicielami, zdawałoby się, jednej i tej samej szkoły myślenia. To potwierdza niejako słynne stwierdzenie Davida Friedmana, który powiedział kiedyś: być może znajdzie się gdzieś dwóch libertarian, którzy zgadzają się ze sobą we wszystkim, ale ja nie jestem jednym z nich. Ta wielość różnorodnych nurtów wewnątrz libertarianizmu jest możliwa do pokazania w liczbie osi podziałów, na podstawie których libertarianizm można klasyfikować. Najbardziej oczywistymi są niewątpliwie podziały klasyfikujące libertarianizm na libertarianizm w rozumieniu wąskim i szerokim, czy podział libertarianizmu ze względu na stosunek do państwa, który owocuje wyróżnieniem anarchokapitalistów i minarchistów. Są jednak także linie podziału zupełnie odmienne. W tym artykule autor postara się pokazać istotność dzielenia libertarian na tych lewo- i prawoskrętnych. Będzie to możliwe dzięki zestawieniu dwóch libertariańskich teoretyków. Jeden z nich to lewoskrętny libertarianin, drugi zaś libertarianin prawoskrętny. Artykuł posiada następującą strukturę. Jako pierwsze zostaną przedstawione założenia teoretyczne, które autor uznał za obowiązujące w niniejszej pracy. Określano one metody badawcze, zakres tematyczny obszaru badań, pytania, na jakie stara się odpowiedzieć artykuł, oraz hipotezy badawcze, które za sprawą badań zostaną lub nie zostaną udowodnione. Następnie zostanie przedstawiona definicja libertarianizmu w sensie wąskim, którą autor uważa za podstawę do dalszych rozważań nad libertarianizmem. Pokazane zostaną również dla przykładu niektóre inne, konkurencyjne definicje i przedstawiona będzie ich krytyka. Po przyjęciu jednej z definicji libertarianizmu i uczynieniu jej obowiązującej dla tej pracy, zostanie przedstawiona opinia libertarian odnośnie do dzisiejszej rzeczywistości społeczno-ekonomiczno-politycznej.
Jako że ich namysł nad tą kwestią jest wybitnie krytyczny, wskazane będą również libertariańskie koncepcje zmiany tego stanu, czyli przesunięcia rzeczywistości z punktu, w którym się znajdujemy, do punktu docelowego, pożądanego, który libertarianie uważają za idealny lub najbliższy ideałowi. Jak zobaczymy, jakkolwiek w krytyce obecnego stanu libertarianie przynajmniej ci wąsko pojęci są ze sobą zgodni, krytycznie, o tyle ich programy pozytywne różnią się nie tylko na etapie postulatów dotyczących metod zmiany rzeczywistości, jak i także na poziomie dużo wyższym, czyli uznaniu danego stanu za pożądany. Kolejnymi punktami, które zostaną opisane w pracy, będą koncepcje Hansa Hermana Hoppego i Samuela Edwarda Konkina III, dotyczące tego, w jaki sposób obaj ci myśliciele widzą sposób dotarcia do stanu postrzeganego jako idealny lub ideałowi bliski. Szczególny nacisk w prezentowaniu ich teorii będzie położony na pokazanie różnic, jakie ich dzielą, w patrzeniu na osoby katalizujące te przemiany, czyli libertariańskich liderów, którzy będą musieli wziąć na swoje barki ciężar przeprowadzenia przemian. Następnie w największym skrócie zostanie przedstawiona propozycja stosowania wobec libertarianizmu także osi prawica-lewica oraz zasygnalizowanie zastrzeżeń co do takiego rozwiązania. Libertarianizm jako taki nie jest bowiem teorią polityczną, trudno więc, aby narzędzie służące do opisu polityki służyło dobrze do opisu zjawiska innej natury. Są jednak przy zachowaniu metodologicznej ostrożności możliwe do wyciągnięcia wnioski odnośnie libertarianizmu oraz ukazaniu go w kontekście jego prawo i lewoskrętności. Będzie w tym pomocny wcześniejszy opis liderów i postulowanych metod, przy użyciu których mają oni zmieniać otaczający ich świat. Będzie to też wskaźnik pozwalający na zaklasyfikowanie danego myśliciela libertariańskiego jako prawo lub lewoskrętnego. Przyjęte założenia teoretyczne i problematyka badawcza. Autor będzie się starał udowodnić tezę mówiącą, że w libertarianizmie możliwym do wyróżnienia oprócz licznych innych podziałów jest podział na libertarian prawo i lewoskrętnych. Sama klasyfikacja według tej zmiennej odbywałaby się w oparciu o zaczerpniętą z pracy prawica i lewica autorstwa Norberto Bobbio. Koncepcję dzielenia sceny politycznej na jej prawą i lewą część przez stosunek do równości. Prawica uosabiałaby więc przywiązanie do hierarchii, lewica zaś odwrotnie dążyłaby do przekreślenia hierarchiczności w społeczeństwie, łącznie, a może nawet przede wszystkim z uznaniem jej istnienia za coś szkodliwego. Sam libertarianizm jako taki jest oczywiście niemożliwy do zaklasyfikowania jako prawicowy lub lewicowy, jest nazbyt rozstrzelony. Jest jednak możliwe dostrzeżenie wśród libertarian różnego stosunku do tradycji. Nie możemy więc mówić o libertarianach prawicowych i lewicowych. Są jednak libertarianie prawoskrętni i lewoskrętni, z pewnymi tendencjami, z pewnymi wskazującymi dystynkcjami na te odmiany. Lista pytań, na jakie będzie się starał odpowiedzieć autor artykułu, jest następująca. Po pierwsze, czy wśród libertarian występuje podział ze względu na stosunek do równości? Po drugie, czy metoda dojścia do stanu idealnego może być uważana za egzemplifikację stosunku do równości? Wobec powyższego hipoteza badawcza, którą stawia autor, brzmi: wśród libertarian występuje podział ze względu na stosunek do równości, a metoda dojścia do stanu idealnego w społeczeństwie może być uważana za egzemplifikację stosunku do niej. Autor opiera się na krytycznej analizie źródeł pisanych, będących najważniejszymi tekstami programowymi agoryzmu i anarchokonserwatyzmu. Oznacza to, że próba, według której wyselekcjonowano teksty, była próbą celową. Szczególnie istotna dla autora jest refleksja Konkina i Hoppego nad przemianą obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Przede wszystkim istotne z punktu widzenia artykułu są ich przemyślenia dotyczące tego, kto powinien przeprowadzać zmiany oraz tego, jaki porządek powinien narodzić się po ich przeprowadzeniu. Zdaniem autora, dzięki porównaniu tych dwóch elementów myśli Konkina i Hoppego, można zaklasyfikować ich odpowiednio jako lewoskrętnego i prawoskrętnego libertarianina. Problem z definiowaniem libertarianizmu. Zdefiniowanie libertarianizmu nie jest kwestią, co do której panuje powszechna zgoda wśród badaczy zajmujących się tym zjawiskiem. W dyskursie naukowym występują różne definicje libertarianizmu. Zdaniem autora tego artykułu najlepszą definicję zaproponował jak dotychczas Dariusz Juruś. Dzieli on bowiem libertarianizm na rozumiany wąsko oraz rozumiany szeroko, po czym dopiero definiuje libertarianizm w sensie wąskim. Juruś proponuje, aby za kryterium rozumienia libertarianizmu w sensie wąskim przyjąć stosunek do własności. Definiuje więc on libertarianizm w wąskim sensie jako stanowisko, którego fundament stanowi absolutne prawo własności oraz na poziomie etycznym doktryna prawa naturalnego,
Na poziomie ekonomicznym teoria austriackiej szkoły ekonomicznej, na poziomie politycznym XIX-wieczny anarchiczny indywidualizm Lysandera Spoonera. Oznacza to, że libertarianinem w sensie wąskim byłby przede wszystkim Murray Rothbard, uznany przez Jurusia nawet jako proschen, czyli arystotelesowski przypadek główny. Obaj najbardziej znani uczniowie Rothbarda, czyli Samuel Konkin III i Hans Hermann Hoppe, również są zdaniem autora tego artykułu możliwi do zakwalifikowania jako libertarianie w sensie wąskim, ponieważ spełniają warunki pozwalające do zdefiniowania ich jako właśnie takich. Pewną kontrowersją może być stosunek do kluczowego terminu wąskiego pojmowania libertarianizmu, jaki przejawiał Konkin, a mianowicie rozumienie jej w sposób miękki, co w terminologii używanej przez libertarian oznacza przyzwolenie na istnienie kolektywnych i użytkowych form własności. Jeżeli jednak odczytamy jego spojrzenie na własność przez pryzmat pozostałych postulatów agoryzmu, przede wszystkim dobrowolności wszystkich umów oraz wywodzenia tejże dobrowolności z rothbardiańsko pojętego prawa własności oznaczającego pełnię dysponowania nie tylko wytworami swojej pracy, ale także samym ciałem, o ile to nie narusza analogicznej wolności innych, możemy uznać stosowanie kategorii miękkiej własności jako co najwyżej próbę do określenia tego, jak mogą zachowywać się jednostki na nieskrępowanym, wolnym rynku i że być może niektóre z nich zdecydują się w pełni suwerennie na to, aby na przykład założyć spółdzielnię z innymi jednostkami i wspólnie rozporządzać tak połączonym majątkiem poprzez samopomoc i spółdzielczość. Libertarianizm w sensie szerokim, nie do końca zdefiniowany przez Jurusia, postrzegalibyśmy natomiast jako pogląd zawierający w sobie rzecz jasna libertarianizm, ale oparty o jakieś inne kryterium. Dla takiego rozumienia tego terminu punktem wyjścia nie będzie własność, ale wolność. Można więc libertarianizm w rozumieniu w znaczeniu szerokim określić jako próbę powrotu do klasycznego liberalizmu przy jednoczesnym odrzuceniu nazwy liberalizm jako nieadekwatnej, oznaczającej coś innego niż pierwotnie, coś anachronicznego. Większość innych niż Jurusia definicji libertarianizmu zdaje się usiłować opisać zjawisko właśnie w jego szerokiej perspektywie, robiąc to jednocześnie nieświadomie, jak i niekonsekwentnie. Dla przykładu podane zostaną trzy definicje libertarianizmu, które w zamierzeniu miały definiować go w całości. W odczuciu autora usiłują go definiować tylko w tym sensie, jaki uznajemy za szeroki. Takie rozumienie libertarianizmu proponuje na przykład David Boas, który libertarianizm usiłuje opisać enumeratywnie. Zdaniem tego amerykańskiego wolnorynkowego aktywisty na libertarianizm składają się następujące idee: indywidualizm, prawa indywidualne, spontaniczny porządek, rządy prawa, ograniczony rząd, wolny rynek, cnota wydajności, naturalna harmonia interesów, pokój. Powyższa lista wydaje się być problematyczna z kilku powodów. Przede wszystkim nie wszyscy libertarianie są zwolennikami państwa minimum. Wielu z nich uważa, że wszystkie funkcje państwa można urynkowić i zastąpić państwowy monopol na produkcję bezpieczeństwa i prawa wolnym rynkiem dostawców tych dóbr i prywatnych agencji ochrony. Są więc anarchokapitalistami, nie minarchistami. Po drugie, sama lista jest bardzo szeroka i pozwala zaklasyfikować jako libertarian przedstawicieli wielu różnych nurtów liberalizmu, zarówno klasycznych liberałów, takich jak John Locke, jak i socjalliberałów, takich jak John Rawls. Trudno ją według tego więc uznać za przydatną. Nieco inną definicję proponuje polski filozof Tomasz Teluk. Według niego libertarianizm jest radykalną filozofią wolnościową, posiadającą cechy myśli synkretycznej, łączącej w sobie nie tylko pewne nurty anarchizmu, klasycznego liberalizmu, oryginalne teorie własne, ale także elementy psychologizmu, scjentyzmu, nauk politycznych i stosunkowo młodych gałęzi takich jak teoria systemów, teoria decyzji, teoria informacji czy bioekonomia, bionomics. Taka definicja jest trafniejsza, ponieważ słusznie wskazuje na wielość podstaw libertariańskiej refleksji, a także ukazuje ją w perspektywie patrzenia na rzeczywistość przez pryzmat wolności. Słabością takiego rozumienia libertarianizmu jest jednak jego szerokość, która pozwala jako libertarian klasyfikować także zdecydowanie nie libertarian, takich jak Fryderyk August von Hayek czy Milton Friedman. Kolejną ciekawą i wartą uwagi próbą zdefiniowania libertarianizmu jest ta, której autorem jest Jacek Bartyzel. Według niego libertarianizm to ultraliberalna ideologia społeczno-polityczna oparta o tezę, iż osnową historii jest stały i nieprzejednany konflikt pomiędzy wolnością i władzą oraz głosząca, że każdy człowiek winien mieć nieograniczoną swobodę dysponowania swoją osobą i własnością, o ile tylko nie ogranicza analogicznej swobody innych jednostek. Słabość tej definicji polega na
uznaniu libertarianizmu za ideologię, co jest właściwe tylko w stosunku do niektórych jego nurtów. Świadomą propozycją innego definiowania libertarianizmu w rozumieniu szerokim może być ta, którą proponuje autor tego artykułu. Jeżeli bowiem libertarianizm w sensie wąskim rozumiemy jako filozofię, której punktem wyjścia jest absolutne prawo własności, prawo naturalne, szkoła austriacka w ekonomii i amerykański XIX-wieczny anarchoindywidualizm, to libertarianizm w rozumieniu szerokim byłby nie tylko patrzeniem na rzeczywistość przez pryzmat już nie własności, lecz wolności oraz próbą powrotu do klasycznego liberalizmu rozumianego jako pewna koncepcja ustalająca relacje pomiędzy państwem a obywatelem, gdzie państwo ma być podrzędne wobec obywateli i wtórne wobec praw, którymi oni dysponują. Zasadniczą różnicą, która stałaby pomiędzy libertarianizmem w rozumieniu szerokim a klasycznym liberalizmem, byłby stosunek do instytucji państwa. O ile klasyczny liberalizm zakładał państwo jako konieczność, libertarianizm w znaczeniu szerokim zakłada możliwość, lecz już niekonieczność istnienia państwa. Jest też wobec niego co najmniej podejrzliwy i sceptyczny. To pozwala jako libertarian w rozumieniu szerokim klasyfikować nie tylko luminarzy anarchokapitalizmu, a do tej właśnie grupy należą, pomimo dzielących ich różnic Samuel Edward Konkin III i Hans Hermann Hoppe, ale także zwolenników minarchizmu, nawet pomimo tego, że najbardziej znani minarchiści Ayn Rand czy Robert Nozick od bycia libertarianami się odżegnywali. Libertariańska krytyka współczesnego państwa. Oczywistym jest, że libertarianie są przedstawicielami tego prądu intelektualnego, który będzie nawoływał do zmiany obecnych realiów politycznych, gdzie to państwa są przymusowymi monopolistami egzekwującymi prawa. Postulowana przez libertarian krytyka państwa może być jednak dwojaka. Może to być krytyka ze względu na konsekwencje istnienia państwa, którą nazwalibyśmy konsekwencjonalistyczną i która dałaby się ująć w stwierdzeniu, że państwo jest złe, ponieważ źle funkcjonuje, a struktura oparta o dobrowolność umów działałaby efektywniej, sprawniej i wydajniej, przynosząc więcej dobra i korzyści większej liczbie ludzi. Innym sposobem opartym na inną niż efektywność przesłankę jest deontologiczna krytyka państwa. Możliwa jest ona do przedstawienia w twierdzeniu, że nawet jeżeli struktura społeczna oparta o dobrowolność umów funkcjonowałaby mniej efektywnie od państwa i przynosiła mniej dobra dla mniejszej liczby ludzi niż dzieje się to obecnie, byłaby lepsza, ponieważ byłaby bardziej moralna, bardziej uzasadniona etycznie. Zarówno Hoppe, jak i Konkin są przedstawicielami deontologicznej metody krytyki państwa, co nie znaczy, że nie krytykują go oni także z pozycji konsekwencjonalistycznych. Krytykę deontologiczną uznajemy jednak za filozoficznie mocniejszą niż konsekwencjonalistyczną, co oznacza, że obaj myśliciele są krytyczni przede wszystkim w tym wymiarze. Dzieje się tak dlatego, że obaj myśliciele, na których skupiamy naszą uwagę, są libertarianami w rozumieniu wąskim. Każdy z nich był uczniem Rothbarda i jakkolwiek poważnie rozmijają się ze sobą w kwestii programu pozytywnego i swojej wizji idealnego ładu społecznego oraz sposobu na dojście do niego, obaj spełniają warunki bycia libertarianami właśnie w tym sensie. Prawo własności jest dla nich absolutne, są prawnonaturalistami, zwolennikami szkoły austriackiej w ekonomii oraz nawiązują do intelektualnej tradycji spoonerowskiego anarchoindywidualizmu. Wszystkie te elementy ich namysłu będą widoczne podczas przeprowadzanej analizy ich tekstów. Jako reprezentatywny dla libertarian wąsko rozumianych i co za tym idzie krytykujących państwo z pozycji deontologicznej, uważamy fragment manifestu libertariańskiego Rothbarda, w którym to największym skrócie ukazuje on zarzuty wobec państwa. Libertarianin nie godzi się na jakąkolwiek indywidualną lub grupową agresję skierowaną przeciwko innym osobom i ich własności, a za głównego, dominującego i najważniejszego agresora naruszającego prawa jednostki na przestrzeni dziejów i obecnie uważa państwo. W odróżnieniu od innych myślicieli, zarówno lewicowych, jak i prawicowych czy centrowych, libertarianin odmawia przyznania państwu moralnej sankcji dla podejmowania przez nie działań, które niemal wszyscy uważają za niemoralne, nielegalne i przestępcze, gdy popełniane są przez jednostkę lub grupę osób. Krótko mówiąc, libertarianin obstaje przy zasadzie, by prawo moralne stosować do wszystkich podmiotów jednakowo, nie czynić wyjątków dla żadnej jednostki ani grupy, żadnych świętych krów, by być konsekwentnym i radykalnym. W kontekście niniejszego artykułu istotne też jest to, że przytoczony fragment wyszedł spod pióra nauczyciela zarówno Konkina, jak i Hoppego. Przy wszystkich różnicach, które dzielą tych dwóch ostatnich, zgoda co do natury państwa, szczególnie jego obecnej formy oraz sprzeciw wobec niego jest tym, co ich najbardziej łączy. Jeżeli zaś stan obecny jest niezadowalający, naturalnym będzie postulat jego zmiany. Libertarianie rozumiani szeroko, nie tylko przez pryzmat dwóch bohaterów niniejszego artykułu,
mają różne postulaty związane z tym, jakie działania podejmować, aby doprowadzić do radykalnego zmniejszenia ingerencji państwa w dobrowolne wymiany międzyludzkie oraz uczynienie państwa strukturą dobrowolną, a nie przymusową, minarchiści, lub jego likwidacji, anarchokapitaliści. Podstawowy katalog dróg, według których libertarianie podążają do swoich celów, wygląda następująco. Po pierwsze, droga parlamentarna. Należy partię libertariańską polityków libertariańskich wprowadzić do ciał stanowiących o kształcie ustawodawstwa. Wówczas to libertariańscy politycy będą zdolni do odwojowania wolności z rąk państwa i przekazania jej z powrotem w ręce obywateli, ograniczenia i oswojenia państwa. Libertariański syjonizm to po drugie. Należy wybrać jakieś miejsce na ziemi i sprowadzić tam libertarian. Założą oni wówczas swoją społeczność wolną od ingerencji państwa, na przykład agorę lub samorządną organizację terytorialną na jakichś prawach powiatu lub gminy, jakąś jednostkę administracyjną. Po trzecie, droga edukacyjna. Należy upowszechniać idee libertariańskie poprzez pracę naukową i popularyzatorską. Ma to wpłynąć na zmiany świadomości społecznej i w konsekwencji na społeczny sprzeciw wobec rozwiązań opartych o przymus. Wśród tych rozwiązań zawiera się państwo, czyli droga wytężoną pracą u podstaw, w środowiskach m.in. akademickich, ale także medialnych, także kulturowych, także w organizacjach pożytku społecznego, trzeciego sektora, także w mediach masowego przekazu, w tym także społecznościowych i tak dalej. Droga pedagogiczna, po czwarte, należy wychowywać dzieci w duchu idei libertariańskiej, przekazywać z pokolenia na pokolenie pewne wzorce etyczne. Ukształtowani za młodu libertarianie będą w swoim dorosłym życiu podzielać poglądy wpojone im za młodu. Po piąte, agoryzm, czyli kontrekonomia, i po szóste, powrót do porządku społecznego opartego o naturalną elitę rozpoznającą prawo naturalne. Należy zauważyć, że niektóre z tych dróg są komplementarne, na przykład edukacyjna jest komplementarna z każdą pozostałą, inne zaś konkurencyjne. Droga parlamentarna jest nie do pogodzenia i wyklucza się zarówno z założeniami agoryzmu, jak i z postulatem oparcia porządku społecznego o naturalną elitę. Powoduje to dodatkowe zamieszanie związane z faktem zaklasyfikowania któregokolwiek z libertarian do jednej z tych dróg. Dodatkowo niekiedy ciężko jest uznać, czy dane działanie jest już na przykład działaniem edukacyjnym, czy też staje się już działaniem pedagogicznym. Nawet wydawać by się mogło, oczywista metoda parlamentarna wcale przez niektórych libertarian nie musi być traktowana jako realny sposób na zdobycie władzy i natychmiastowe oddanie jej w ręce obywateli. Możliwe są przecież działania polityczne z góry skazane na polityczną porażkę, ale jednocześnie obliczone na sukces w dziedzinie rozgłosu. Można także urządzać referenda, które większą moc decyzyjną przekazują ludziom, aniżeli politykom. Przeważnie zresztą każdy libertarianin realizuje jednak więcej niż jeden ze sposobów, który według niego pozwoli na prędzej czy później osiągnięcie libertariańskiego ładu. Dotyczy to ścieżki edukacyjnej, od której to żaden ze znanych autorowi libertarian się nie odżegnuje. Realizacja libertariańskich przemian według Samuela Edwarda Konkina III. Samuel Edward Konkin III o państwie i potrzebie zmian pisze syntetycznie na zakończenie swojego nowego manifestu libertariańskiego. Jesteśmy świadkami tego, że wolność jest skuteczna i radujemy się złożonym pięknem dobrowolnej wymiany. Żądamy prawa każdego człowieka do swobodnej realizacji jego potencjału pod warunkiem nienaruszenia takiego samego prawa przysługującego innym. Ogłaszamy erę nieskrępowanego rynku dla wszystkich, agora. Rzucamy wyzwanie wszystkim, którzy chcieliby nas skrępować, żeby wyjaśnili nam, dlaczego, gdy nie zdołają wykazać, że zainicjowaliśmy agresję, zrywamy okowy. Pociągamy do odpowiedzialności wszystkich, którzy kiedykolwiek zainicjowali przeciwko komukolwiek agresję i na zawsze usuwamy zarówno z naszych umysłów, jak i z naszego społeczeństwa potwora wszechczasów, tego pseudo-legitymizowanego monopolistę przemocy, obrońcę agresorów i tłamsiciela sprawiedliwości. To znaczy niszczymy państwo, anarchia. Wytężamy naszą wolę do granic możliwości, powściągani tylko konsekwentną moralnością. Nie odpoczywamy, ani nie marnotrawimy środków, aż do momentu, gdy państwo zostanie rozbite w pył, a ludzkość osiągnie swój agorystyczny cel. Płonąc niesłabnącym pragnieniem sprawiedliwości teraz i wolności na zawsze, zwyciężamy. Akcja. Konkin, będąc anarchokapitalistą, stworzył oryginalną koncepcję wewnątrz tego nurtu. Agoryzm, bo o nim mowa, jest zaliczany do lewoskrętnych form libertarianizmu. Zakłada on zniesienie państwa nie poprzez działalność polityczną,
lecz przez skrajnie antypaństwowe działania, choć z wyłączeniem otwartej agresji, czyli używania przemocy nie w samoobronie. Działaniami, które mieliby podejmować agoryści, powinny być wszelkie formy aktywności, które wymykają się ingerencji państwowej i jednocześnie nie łamią aksjomatu o nieagresji. Przede wszystkim zaś powinna nią być kontrekonomia, czyli świadome rozwijanie czarnego, handel i produkcja dóbr zabronionych przez państwo, i szarego, handel i wymiana dóbr dopuszczonych do obrotu przez państwo, ale prowadzona tak, aby uniknąć opodatkowania transakcji. Przy jednoczesnym powstrzymaniu się od rozwijania białego z punktu widzenia państwowego prawodawstwa, legalna część rynku, i czerwonego, łamanie aksjomatu nieagresji, przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, handel krwią, żywym towarem, organami, rynku. Rezultatem tych działań ma być utrata władzy państwa nad coraz większym obszarem ludzkiej działalności i w konsekwencji wymuszona w ten sposób przez agorystów próba przywrócenia kontroli nad utraconymi obszarami wymiany podjęta przez państwo. Miałoby wówczas dojść do siłowego starcia broniącej się przed interwencją agory z siłami państwowymi. Zwycięstwo agorystów w tej konfrontacji oznaczałoby kres państwa i zastąpienie ładu opartego o łamanie aksjomatu nieagresji ładem opartym o dobrowolne wymiany z w pełni prywatnym systemem produkcji i egzekucji prawa. Agoryści są tym nurtem wewnątrzlibertariańskim, który jest radykalnie antypaństwowy. Według Konkina i jego następców nawet głosowanie w wyborach jest przyzwoleniem na istnienie państwa, jego legitymizacją, zgodą na panowanie nad sobą, na rządzenie sobą, na kierowanie sobą, na wydawanie sobie poleceń. Aby być konsekwentnym libertarianinem, należy zdaniem Konkina nie podejmować żadnej współpracy z państwem. Agorysta nie będzie więc nigdy mógł być urzędnikiem czy politykiem, pracować jako rybik w machinie biurokratycznej, jako pasożyt żerujący na społeczeństwie. Tych, którzy podejmują się współpracy z państwem, Konkin ocenia jednoznacznie. Libertariańscy kandydaci na stanowiska polityczne swoim działaniem zaprzeczają wszystkiemu wartościowemu, co mówią. Są hipokrytami. Agentem zmian miałby być w tej koncepcji agorysta. Dla Konkina jest nim libertarianin będący jednocześnie świadomym kontrekonomistą i przedsiębiorcą. Miałby on realizować cele ideowe nie tylko poprzez przekonywanie innych do agoryzmu, ale także samemu aktywnie działać w czarnej lub szarej strefie rynku. Konkin stawiał w większym stopniu na działanie praktyczne, stąd też starał się nie dzielić, w przeciwieństwie do Rothbarda, libertarian na teoretyków i praktyków. Dla niego praktyką była realna działalność na rynkach, które wymykają się państwu spod kontroli, bądź też nigdy pod taką kontrolą nawet się nie znalazły. Nie zakładał więc swoistego podziału pracy, który sygnalizował Rothbard. Każdy libertarianin powinien być jednocześnie kontrekonomistą, zarazem. Takie postawienie sprawy powoduje, że agorystą można zostać na jeden z dwóch sposobów. Może nim stać się libertarianin, który zrozumie potrzebę działalności antypaństwowej i będzie ją realizował właśnie na czarnym i lub szarym rynku, bądź też właśnie czarnorynkowy przedsiębiorca, który nabędzie przekonania libertariańskie i przechrzci się czy nawróci. Ta część namysłu Konkina była i jest szczególnie silnie atakowana. Murray Rothbard pokazywał, że czarny rynek i pracujący na nim ludzie istnieją bez namaszczenia Konkina. Nie są im też potrzebne teoretyczne usprawiedliwienia dla prowadzonej przez nich działalności. Po prostu ją prowadzą i prowadziliby prawdopodobnie w ten sam sposób, gdyby Konkin nigdy nie zdecydowałby się na bycie aktywistą libertariańskim albo nawet nie istniał. Podobnie problematyczna jest zdaniem Rothbarda sama sensowność działalności prowadzonej akurat w ten sposób. Jego opinię pokazuje to stwierdzenie. Nie, choć bardzo kocham rynek, za nic nie uwierzę w to, że kiedy wezmę udział w jakichkolwiek rynkowych transakcjach, na przykład kupię sobie kanapkę albo podejmę się działalności czarnorynkowej, na przykład jeżdżąc z prędkością 60 mil na godzinę, to zbliżę się choćby o jotę do libertariańskiej rewolucji. Czarny rynek nie będzie drogą ku wolności, a libertariańscy teoretycy i działacze nie mają na ten rynek żadnego wpływu. Konkin rzecz jasna polemizował z Rothbardem i uznał jego krytykę za nieuzasadnioną. Pomijając kilka pobocznych kwestii, które ze względu na zakres tematyczny tego tekstu muszą zostać problemami pobocznymi, twórca agoryzmu argumentował za aktywizmem, który nie miałby nic wspólnego z polityką. Dla Konkina działalność polityczna jest po prostu zupełnie sprzeczna, nie do pogodzenia z logiką libertarianizmu i należy ją porzucić. Rothbardiański umiarkowany pragmatyzm w ogóle go nie przekonywał, czemu dał wyraz pisząc: stwierdzenie Rothbarda, jakoby działanie polityczne było bardziej skuteczne aniżeli nieposłuszeństwo obywatelskie, które daje wyraźny sygnał dla polityków, by bali się o swoje stanowiska, o ich niestabilność i o nieposłuszeństwo
niesubordynację obywateli. Jeśli chodzi o obniżanie obciążeń podatkowych, to niewiarygodne przekłamanie historii, tym większe, że wypowiedział je ktoś, kto nawrócił mnie na rewizjonizm. Nigdy w dziejach ludzkości nie zdarzyło się, aby zniesienie opodatkowania czy też znaczące obniżenie podatków nie było wynikiem masowego sprzeciwu wobec podatków lub groźby takiego nieposłuszeństwa, na przykład rewolucji, nie licząc kilku mniej istotnych przypadków w ostatnich latach, które były konieczne dla osiągnięcia celów charakterystycznych dla keynesizmu, kombinatoryki, a obecnie laferowskiego, więcej za mniej. Musimy pamiętać, że pracując na czarnym rynku, nie odprowadzamy państwu podatków, a więc głodzimy je stopniowo, a więc nie napełniamy sakiew urzędnikom, a więc nie odprowadzamy trybutu, haraczu na rzecz państwa, a więc nie napełniamy jego wiecznie nienażartego budżetu. Więc, co za tym idzie, jest tam pieniędzy coraz mniej, gromadzi się ich niedobór, niedostatek. Państwo stopniowo jest zagładzane, państwo stopniowo jest skubane z pieniędzy obywateli. Państwo stopniowo jest rozbierane na czynniki pierwsze. Dławi się, dusi w zarodku. Państwo powoli musi wyzionąć ducha, musi stać się trupem. Jeśli by wszyscy, albo przynajmniej większość, odmówiła tego świadczenia lub ukrywała swoje dochody, państwo nie mogłoby istnieć, bo nie byłoby w stanie się utrzymać. Realizacja libertariańskich przemian według Hansa Hermana Hoppego. Hoppe w swojej teorii państwowej wyróżnia trzy rodzaje zorganizowania społeczeństw. Stan natury, nazywany również uporządkowaną anarchią, anarchokapitalizmem, samorządzeniem, społeczeństwem prawa prywatnego, czystym kapitalizmem, spontanicznym ładem oddolnym. Monarchię rozumianą jako rząd prywatny i demokrację rozumianą jako zarząd publiczny nad państwem. W tych różnych sposobach organizacji społeczeństw różne kategorie ludzi sprawują władzę. Według Hoppego najgorsze rządy są sprawowane w demokracji, ponieważ klasa polityków i urzędników, działając jako najemni zarządcy, nie dba o bogacenie się państwa, a jedynie o możliwie szybkie wzbogacenie samych siebie, uruchamiając w ten sposób, proces decywilizacyjny. Ponieważ trwa permanentny konflikt różnych grup interesów ścierających się o wolę władzy i o kontrolę i o zarobek kosztem innych, o pasożytnictwo i żerowanie na innych. Każdy chce przechodzić z grupy dających do biorących owoce cudzej pracy w ramach redystrybucyjnego aparatu państwowego. Każdy chce zdobyć jak największy kawałek tego wspólnego tortu. Poza tym niekompetentni ludzie, decydując o losach innych, będąc laikami i ignorantami w ramach zasady mob rule, zasady motłochu, plebsu, nie będą na tyle kompetentni, by decydować za innych i wiedzieć, co jest dla nich najlepsze. Dlatego ich decyzje muszą za każdym razem być opłakane w skutkach. Muszą być nietrafione, nieprecyzyjne, błędne. Hoppe za najgorszy z nich uważa ład demokratyczny, który jego zdaniem w porównaniu do monarchii stanowi cywilizacyjny krok wstecz, regres. Z tego wypływa potrzeba zastąpienia elity politycznej współczesnych państw naturalną elitą, która wedle Hoppego istniała zawsze. Kształtuje się ona samorzutnie w każdym społeczeństwie i w stosunku do reszty jednostek jako grupa pozostaje w mniejszości. Naturalna elita to jednostki, które dzięki swoim unikalnym przymiotom osobistym, takim jak wiedza czy pracowitość, ambicja, stają się liderami dla swoich społeczności, wzorami do naśladowania, autorytetami. Dodatkowo naturalna elita, poddana procesowi dziejowemu, wzmacnia swoją rolę ze względu na łączenie się w rody w obrębie niewielkiego grona już w jakiś sposób zasłużonych. To ułatwia przekazywanie naturalnych wzorców kolejnym pokoleniom i prowadzi do dziedziczenia kulturowej elitarności. Nie wyklucza to jednak rodzenia się także poza elitarnymi rodami odpowiednio obdarzonych jednostek, talentami, cnotami, umiejętnościami, które także będą na siebie przyjmować rolę swoistych przewodników. Przedstawiciele naturalnej elity pozostają w stanie dynamicznej równowagi, wzajemnie ograniczając swoją władzę kulturową. Zadaniem, które realizuje naturalna elita, oprócz bycia wzorem dla innych i pełnieniem funkcji arbitrażowej, jest także rozpoznanie prawa naturalnego i wskazywanie, w jaki sposób należy żyć z nim w zgodzie. Naturalna elita w dzisiejszych czasach powinna być zdaniem Hoppego jednocześnie awangardą ruchu libertariańskiego. Hoppe twierdzi, że libertarianizm i konserwatyzm uzupełniają się na wielu płaszczyznach, że prawdziwy ład libertariański będzie możliwy tylko w obrębie społeczności będących jednocześnie konserwatywnymi obyczajowo, szanującymi pewne wartości i cnoty klasyczne.
Na czele tych społeczności powinny stać naturalne elity, ale już w dzisiejszych czasach powinny one odgrywać coraz większą rolę w animacji ruchu wolnościowego i wyrafinować się na wolnym rynku. Hoppe, podobnie jak Konkin, jest przeciwny współpracy z państwem. Uważa on, że drogą do zmiany obecnego stanu, w którym to demokratyczne państwo dyktuje prawa i obowiązki swoim obywatelom, jest podtrzymanie tradycyjnych wartości, odbudowa autorytetu rodziny, a w dalszej perspektywie secesja obszarów spod władzy państwowej i podział unitarnych, scentralizowanych państw na małe jednostki administracyjne, terytorialne. Decentralizacja. Hoppe proponuje credo secesjonisty, które obrazuje jego pogląd na współpracę z państwem, a właściwie na jej brak. Decyzja o secesji pociąga za sobą uznanie rządu centralnego za instytucję nielegalną, a więc otwarte traktowanie rządu i jego agentów jako wyjętych spod prawa, obcych sił okupacyjnych. Oznacza to, że jeżeli agenci państwowi do czegokolwiek mnie zmuszają, to z rozwagi oraz w trosce o własne życie i zdrowie ugnę kark, ale nie zrobię nic, by ich wspomóc. Tylko minimum, aby przetrwać lub w jakikolwiek sposób ułatwić im działanie. Będę dążył do posiadania tak dużego zasobu dóbr i płacenia tak niskich podatków, jak to tylko możliwe. Uznam całe prawo federalne za nieważne i będę je ignorował zawsze przy każdej sposobności, obchodząc reguły. Będę unikał pracy i wolontariatu na rzecz jakiegokolwiek organu władzy, ustawodawczego, wykonawczego czy sądowniczego oraz stronił od kontaktów ze wszystkimi, którzy takiej pracy się podejmują, a w szczególności z osobami zajmującymi wysokie stanowiska. Nie będę uczestniczył w sprawowaniu władzy przez rząd centralny, ani w żaden inny sposób nie będę wspomagał działań federalnej machiny politycznej. Nie będę partycypował w działaniach politycznych poprzez oddawanie głosu na polityków, legitymizując ich rządy. Nie będę wspierał żadnej organizacji, agencji, fundacji, instytutu czy ciała doradczego współpracującego bezpośrednio z rządem, opłacanego przez jakąkolwiek jego gałąź albo kogoś pracującego lub mieszkającego w Waszyngtonie i jego bezpośrednim otoczeniu. Nie zasiądę na stanowisku i nie będę piastował żadnego gremium będącego pod kuratelą państwa, opłacanego z podatków. Hoppeański przedstawiciel naturalnej elity, agent zmian, jest o tyle ciekawy, że dla Hoppego musi być on jednocześnie lokalnym liderem w swojej społeczności lub liderem opinii społeczności rozproszonej, nie żyjącej zwarcie na jakimś obszarze, na przykład społeczności naukowej. Brak jest u Hoppego zrozumienia dla demokratycznych metod zdobywania władzy. Raczej zakłada on, że im gorzej, tym lepiej, czyli że im słabsze jest państwo, im bardziej upośledzone, im bardziej nieudolne decyzyjnie i funkcjonalnie i organizacyjnie, tym łatwiejsza jest secesja i wyodrębnienie się spod jego rządów małych jednostek terytorialnych. Większe szanse na odbudowanie ładu, który Hoppe lubi nazywać nowym średniowieczem, obyczajowo konserwatywną strukturą, opartą o prywatnie stanowione i egzekwowane prawa. Nowe średniowiecze w warstwie politycznej oznacza zaś zastąpienie współczesnych państw demokratycznych strukturą skrajnie zdecentralizowaną, zbliżoną do tej, którą znamy ze średniowiecznej mapy politycznej Europy, gdzie funkcjonowało kilkaset różnych państwewek, kantonów, baronii, hrabstw itd. Zakończenie. Prawoskrętność i lewoskrętność libertarianizmu. Jak już zostało napisane we wstępie niniejszej pracy, libertarianizm nie jest możliwy do zaklasyfikowania jako lewica lub prawica sensu stricto. Nie dzieje się tak jednak dlatego, że część postulatów libertarian można skojarzyć potocznie z rozumianą prawicą, inne zaś z lewicą. Źródło niemożliwości wpisania libertarianizmu w oś lewica-prawica ma dużo głębsze źródło. Przede wszystkim pamiętajmy, że oś lewica-prawica ma za zadanie opisywać rzeczywistość polityczną. To w niej bowiem możliwy jest podział na wrogów i przyjaciół, do którego to można sprowadzić oś LP. Libertarianie postulują inny porządek społeczny. Wysuwają się na czoło, na szczyt, ku górze. W dwuosiowym wykresie Nolana, gdy jednoosiowy już od czasów międzywojnia jest zdeaktualizowany i anachroniczny, zajmują pozycję jak najbardziej ku wolności ekonomicznej i obyczajowej, wymykają się temu ciasnemu bipolarnemu podziałowi i zawierają w sobie zarówno komponenty prawicowe, jak i lewicowe i mogą przynależeć do różnych nurtów. Oparty nie o polityczność, tylko ład rynkowy, w którym brak jest lub są minimalne środki, dzięki którym można wywierać nacisk polityczny. Dlatego też libertarianizm należy uznać za myśl postpolityczną, antypolityczną, jedną z prób transgresji poza współczesny porządek. Nie znaczy to jednak, że nie możemy wskazać na bardziej lub mniej przywiązanych do idei równości libertarian.
Konkin, będąc permisywistą obyczajowym i jednocześnie odbudowując swoją myśl wątkami silnie egalitarnymi, rozumienie wolnego rynku jako narzędzia inkludującego i emancypującego oraz afirmowanie go, jednoczesna niechęć wobec kapitalizmu budującego hierarchię, pomysł poszukiwania kolejnych libertarian agorystów wśród grup wykluczonych jest zupełnie różny od Hoppego. Uznanie dla tradycji silnej roli głowy rodziny, wskazanie na niemożliwość egalitaryzmu w rozumieniu innym niż równość wobec prawa naturalnego, aprobowanie hierarchiczności w społeczeństwie. Stąd też autor uważa za właściwe używanie określeń prawo i lewoskrętność w libertarianizmie. Można bowiem zauważyć bardziej i mniej podporządkowanie idei równości, wizję ładu postpaństwowego, który miałby się wyłonić po zwycięstwie libertarianizmu. Niektóre z nich związane z egalitaryzmem i postulatem likwidacji hierarchii będą bliskie lewicowemu sposobowi myślenia. Inne związane z uznaniem, że jakaś forma hierarchii jest w społeczeństwie potrzebna, a tradycja jest ważnym źródłem odniesień prawicowemu. Widać te różnice na przykładzie Konkina i Hoppego, którzy bliscy sobie w programie negatywnym przedstawiają różne programy pozytywne, nadal jednak funkcjonujące w obrębie wąsko rozumianego libertarianizmu. Przypomnijmy hipotezę, którą postawiliśmy na początku artykułu. Wśród libertarian występuje podział ze względu na stosunek do równości, a metoda dojścia do stanu idealnego w społeczeństwie może być uważana za egzemplifikację stosunku do niej. Można uznać, że porównując ze sobą myśl Hoppego i Konkina, ta teza jest do potwierdzenia. Są libertarianie, którzy w przyszłości widzą jakiś powrót do przeszłości, tak jak prawoskrętny libertarianin Hoppe, oczekujący w odległej przyszłości powrotu średniowiecza. Konkin z kolei odrzuca tradycję, jest egalitarystą, co czyni go podobnym do lewicowca. Sama specyfika libertarianizmu jako myśli postpolitycznej nakazuje jednak uznać go za lewoskrętnego libertarianina. Widać to dostatecznie jaskrawo wtedy, gdy porównamy ze sobą aforystę agenta zmian konkinowskiej libertariańskiej i jednocześnie permisywistycznej rewolucji i hoppeańskiego przedstawiciela naturalnej elity, autorytet, przypominającego pasterza wiodącego za sobą innych, czy latarnię wskazującą odpowiedni kierunek, drogę, późną nocą oświetlającą szlak. Skala różnic pomiędzy postulatami proponowanymi, a sposobami ich osiągnięcia, pomiędzy Konkinem a Hoppem, każe nam sądzić, że podział na libertarian lewoskrętnych i prawoskrętnych jest uzasadniony, równie istotny co inne, dużo powszechniej rozpoznawane podziały w obrębie tej myśli. Bardzo dziękuję.